Halo Radio. Krzysztof Pieczyński, dzień dobry. Proszę Państwa, Kuba Wątły jest ateistą. Ja jestem człowiekiem wierzącym. Ani jemu to nie przeszkadza, ani mnie to nie przeszkadza. Kuba Wątły, czasami opowiadając o politykach i sytuacji w Polsce, używa słów siarczystych. Może i by mnie to przeszkadzało, gdyby nie to, że uważam, że opowiadanie o tych sprawach wcale nie wymaga odcięcia się od emocji i bycia nieustannie dyplomatą, bo w dyplomacji, którą uprawiamy, wiele spraw zostaje zamiecionych w sposób bardzo brutalny i znacznie gorszy niż siarczystość Kuby pod dywan. W związku z tym mówmy prawdę, zacznijmy mówić prawdę i do tego wiodę. Do medium społecznościowego, medium obywatelskiego, które chce założyć Kuba i które zakłada w tej chwili, po to, żeby mówić bez cenzury o sprawach, które nas bolą. Po to, żeby patrzeć politykom na ręce i po to, żeby patrzeć na ręce Kościołowi katolickiemu, rozliczyć Kościół katolicki nie tylko za pedofilię, bo to jest jedna z rzeczy. To jest szczyt góry lodowej, o której mówię od wielu lat. Kuba mówi o tym 2 razy dłużej albo 3 razy dłużej i należy mu się to medium. Zapracował na to, na Państwa zaufanie, żeby mieć to medium, żeby dalej mówić o tych rzeczach bez cenzury, bez zamiatania pod dywan. Mówić prawdę. To chyba tyle. Krzysztof, ja sam nie dam rady. Pytanie do Ciebie. Czy Ty bierzesz pod uwagę uczestniczenie w takim projekcie? Na swój sposób będę brał udział w tym projekcie. Będę brał udział w tych spotkaniach w radio. Będę prowadził swoje audycje od czasu do czasu. O to chodzi? Tak, o to chodzi. Dzięki bardzo.